41 minut. Tyle według badań wynosi w Polsce średni czas dojazdu do pracy. Rocznie statystyczny Polak spędza w drodze do pracy i podczas powrotu do domu 18 450 minut, czyli 13 dni. Wydatki na transport są też niemałe. Średnio wydajemy na niego około 9% naszego wynagrodzenia. Samochód, komunikacja miejska, a może właśnie hulajnoga czy rower. Czym najbardziej opłaca się poruszać po mieście? Która opcja jest najbardziej odpowiednia? Każdy ze środków transportu sprawdzę jadąc z domu do biura. Nie pracuję w centrum, biuro i mieszkanie mam w obrębie tej samej dzielnicy. Jako pierwszą przetestuję właśnie hulajnogę elektryczną. Zaletą poruszania się na hulajnodze jest przede wszystkim omijanie korków i wolność, jaką nam daje. Bo możemy nią jeździć ulicami, chodnikami i przez parki na skróty. Jazda hulajnogą daje też mnóstwo frajdy. Poruszanie się hulajnogą kosztuje jedynie tyle, co koszt jej naładowania, czyli w przypadku tej hulajnogi 50 groszy za 25 km. Kupno dobrej hulajnogi jest też nieporównywalnie tańsze niż kupno dobrego samochodu. Testowana przeze mnie hulajnoga Motus Scooty 8,5 Power kosztuje na ole ole 1999 zł. Kod obniżający cenę hulajnogi do 1799 zł znajdziecie w opisie. Jej zasięg to 25 km, maksymalna prędkość 25 km na godzinę, a czas ładowania od 3 do 4 godzin. Więc nawet jeśli dojeżdżasz do pracy 15 km, to wystarczy podładować ją w biurze i spokojnie po pracy wracać nią do domu. Wadą tego środka komunikacji jest jego sezonowość. Hulajnogą najlepiej jeździć od marca do listopada w bezdeszczowe dni. Dojazd z domu do biura na hulajnodze zajął mi 12 minut, a koszt przypadający na zużycie energii na tej trasie to, uwaga, 7 groszy. Alternatywą do kupienia hulajnogi elektrycznej jest jej wypożyczanie. Wtedy nie musimy wydawać pieniędzy na własną. Korzystanie z takiej hulajnogi jest jednak drogie. Najtańsza oferta w Warszawie to 2,5 zł za włączenie i 45 groszy za każdą minutę jazdy. Poza tym taka hulajnoga nie zawsze jest dostępna w naszej okolicy. A do tego firmy, które wypożyczają takie hulajnogi, działają jedynie w kilku polskich miastach. Czas, jaki poświęciłem na znalezienie, a następnie wypożyczenie tej hulajnogi i dojazd nią do pracy, to około 18 minut. Koszt 7,45. Wygląda na to, że kupiona na własność hulajnoga zwraca się po około 5 miesiącach w porównaniu do tego, jakbyśmy ją cały czas wynajmowali. Kolejnym sposobem poruszania się po mieście jest rower. Jeżdżąc na rowerze omijamy korki, nic nas to nie kosztuje i spalamy kalorie. Kupno dobrego roweru to koszt 1500-2000 zł. To także jest rozwiązanie sezonowe. W tym przypadku poza mroźnymi i deszczowymi dniami na rowerze ciężko dojeżdżać do pracy, kiedy jest upał, a w biurze nie ma prysznica. Dojazd do biura rowerem zajął mi 19 minut i oczywiście nic mnie nie kosztował. Nie chcemy kupować roweru? Możemy go wypożyczyć. Systemy rowerów miejskich działają w coraz większej ilości polskich miast i są naprawdę niedrogie. Za korzystanie z takiego roweru do 20 minut zazwyczaj nic się nie płaci. Dodatkowymi minusami korzystania z takiego roweru jest to, że musimy szukać stacji, gdzie możemy wypożyczyć lub później oddać rower. Poza tym nie zawsze dostępne rowery są sprawne. Są one też ciężkie i niewygodne. Jazda na rowerze miejskim od stacji początkowej do najbliższej biura zajęła mi 22 minuty. Co kosztowało mnie złotówkę, ale od stacji do biura mam jeszcze 5 minut spacerem, więc łączny czas to 27 minut. Hulajnoga i rower to coraz popularniejsze środki transportu, jednak jak pokazują badania, najwięcej, bo aż 66% Polaków do pracy dojeżdża własnym samochodem. Plusem takiego rozwiązania jest to, że parking mamy zazwyczaj w okolicach domu lub, tak jak w przypadku parkingu podziemnego, wystarczy zjechać do niego windą. Ponadto samochodem możemy przemieszczać się zarówno w upały, jak i srogie mrozy. Jest to też dobra opcja dla osób posiadających dzieci, które trzeba porozwozić do przedszkoli czy szkół. Minusem wybrania samochodu są nierzadkie męczące korki. Czasem trasa, która normalnie zajmuje nam 20 minut, trwa 2 godziny. Samochód to też najdroższe rozwiązanie. Po pierwsze, musimy mieć kapitał w wysokości kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych na jego kupno oraz pieniądze na jego serwisowanie.
Po drugie, ceny paliw ciągle rosną, miejsc parkingowych brakuje, przez co też nie są tanie. Za 9-godzinny postój w strefie płatnego parkowania w Warszawie zapłacimy 28,80 zł. W Poznaniu o 10 groszy więcej, w Krakowie za całodzienny abonament zapłacimy 25 zł, a w Katowicach 19,20. Dojazd do biura zajął mi dziś 14 minut, spaliłem paliwa za 6 zł, parking pod biurem mamy za darmo. Teraz zobaczmy, ile kosztują przejazdy przy użyciu aplikacji do przewozu osób. Plus takiego rozwiązania jest taki, że odchodzą nam koszty związane z kupnem i serwisowaniem auta oraz z parkingiem. Minusem, jak w poprzednim przypadku, są korki, a do tego nie zawsze w okolicy jest dostępny kierowca i trzeba na niego poczekać. A w okresach wzmożonego ruchu ceny za przewozy idą w górę. Czasem też obsługa nie jest taka, jakiej byśmy sobie życzyli. Dojazd tym środkiem transportu wraz z czekaniem na kierowcę zajął mi 18 minut. Zapłaciłem za niego 11,79 zł. Komunikacja publiczna to drugi pod względem popularności środek transportu, którym Polacy docierają do pracy. Zaletą korzystania z tego rozwiązania jest to, że całkowicie odchodzi nam koszt związany z kupnem czy serwisowaniem pojazdu. Przy kupnie biletów okresowych koszt przejazdu jest też niższy niż w przypadku samochodu, a jadąc możemy poczytać na przykład książkę. Minus to czas poświęcony na komunikację miejską. Chociaż autobusy najczęściej jeżdżą po buspasach, co znacznie przyspiesza transport, to jednak zatrzymują się na wielu przystankach na naszej trasie, nie wspominając o tym, że do celu jadą naokoło. Do przystanku trzeba też dojść i często na nim czekać, na przykład na mrozie lub w 30-stopniowym upale. Poza tym nie mamy wpływu na wybór współpasażerów. W godzinach szczytu jest też tłok i ciężko trafić na miejsce siedzące. Ponadto, żeby dojechać do wielu miejsc, trzeba się przesiadać, a kiedy jeden autobus się spóźni, przesiadka staje się jeszcze bardziej uciążliwa. Raz przyjeżdżają za szybko, innym razem spóźniają się 10 minut. To powoduje duży stres związany nie tylko z uciążliwym planowaniem, ale także i przejazdem. Łączny czas przejazdu komunikacją miejską zajął mi jakieś 30 minut. Koszt jednego przejazdu przy założeniu, że kupuję 30-dniowy bilet imienny i korzystam z niego dwa razy dziennie, to złoty 83. Licząc z dojściem do przystanku, który mam pod domem oraz z przystanku do biura. Podsumowując, auto to dobry sposób do poruszania się po mieście głównie dla rodzin. Posiadanie samochodu wiąże się jednak ze znacznymi kosztami, zarówno zakupu, jak i później użytkowania. Jeżdżenie autem po mieście wiąże się także z traceniem czasu w korkach. Korzystanie z aplikacji do przewozu osób sprawia, że nie musimy kupować auta, ale codzienne przejazdy i tak będą nas sporo kosztować i nie uwolnią nas od korków. Poruszanie się komunikacją miejską będzie nas kosztowało mniej niż w przypadku innych rozwiązań, zajmie nam więcej czasu niż jazda samochodem jako kierowca czy pasażer, jest uciążliwa i nieprzyjemna. Rower to dobry sposób na uniknięcie korków. Ograniczeniem jest jednak pogoda, ponieważ ciężko jest na nim jeździć, kiedy pada, ale także kiedy jest gorąco, ponieważ zaraz jesteśmy cali zlani potem. Ciężko jest na nim także jeździć w garniturze. Na cieplejszą połowę roku w moim przypadku najbardziej sprawdza się hulajnoga. Jak jest gorąco, nie przepocę koszuli, poza tym naładowanie jej kosztuje mnie grosze i czerpię sporo frajdy z każdego dojazdu do biura. Wyślij ten film znajomemu, który nie lubi stać w korkach.